Cześć! Dzisiaj kolejna recenzja na moim kanale. Tym razem będzie to zestaw Creator 3 w jednym, Diabelski Młyn, który wyszedł całkiem niedawno. Zapraszam do oglądania. No okej, no to przyjrzyjmy się temu oto zestawowi. Ja szczerze powiedziawszy nie umiałem się doczekać jego premiery i tak samo nie mogę się doczekać, aż go ułożę. Przyjrzyjmy się najpierw temu zestawowi z zewnątrz. Mamy bardzo fajne zdjęcie tego zestawu od przodu. Co na nim widać? Przede wszystkim mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć minifigurek. Jakaś budka z biletami, z jakąś watą cukrową czy z lodami. Jeden tutaj ze sprzedawców balonów. Dziecko i chyba rodzice tego właśnie dziecka. Jedna pani z balonem i pan chyba ojciec z jakąś watą cukrową. Na zdjęciu mamy ten oto Diabelski Młyn. I do tego, z tego zestawu możemy ułożyć dwie różne inne konstrukcje. Są to takie samochodziki, bomb cars, nie wiem, po polsku nawet już nie pamiętam, jaka to jest poprawna nazwa. No i taka jakaś kolejna karuzela, huśtawko karuzela bym powiedział, ale szczerze powiedziawszy nie wyglądają one zbyt imponująco, te konstrukcje, i ja się skupię głównie na tym Diabelskim Młynie. Z tyłu mamy właśnie te konstrukcje przybliżone, ten Diabelski Młyn, poza tym te dwie właśnie, o których już wspomniałem. Nie ma na co czekać, otwieramy pudło, bo ja już jestem naprawdę zniecierpliwiony. Tak. Okej. Wsypnę całą zawartość. Okay. Z pudła chyba wyszło wszystko. Włożymy je na bok. I zobaczymy, co mamy. Oczywiście instrukcja, a nawet i trzy instrukcje. Oczywiście. No, mamy tutaj zdjęcia też innych nowych zestawów, które wyszły. Ten zestaw Castle, który też wyszedł ostatnio. I też zdjęcie promu z kreatora. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć worków, nawet siedem chyba. I dwie takie płytki. Niestety nie są to baseplate, nie jest to baseplate, tylko to są już takie zwykłe plejty z Lego 16x16. No i ja już się zabieram za układanie, bo czekałem na to parę tygodni i w końcu nadszedł ten moment. Także do zobaczenia za chwilę.
witam Was z powrotem i już przyjrzymy się temu zestawowi z bliska. Może zacznijmy od minifigurek. W tym zestawie mamy ich 5. Przede wszystkim są to nasze dwie osoby z obsługi. Nasz pan, który sprzedaje baloniki. Ma taki standardowy uniform. Już te uniformy widzieliśmy w kilku zestawach. Cylinder, zielone spodenki i taka oto buźka. Do tego mamy drugą panią z obsługi. Ten sam ubiór, z tym, że troszkę inna minka. I oczywiście fryzura w kok. Ponadto w tym zestawie mamy... Ja myślę, że to jest rodzina, że to jest matka z ojcem i z dzieckiem, tak podejrzewam. Przede wszystkim mamy takiego małego chłopczyka w bluzie w paski, z przodu, z tyłu, na druk i on ma chyba, z tego co pamiętam, o dwie twarze, taką jedną z przerażoną, bym powiedział, i drugą uśmiechniętą. Do tego jest nasz... Ja go nazywam ojciec. Nie wiem, co on w sumie niesie, czy to jest jakaś wata cukrowa, czy lody, czy popcorn. Nie wiem, co to. Chyba popcorn może, nie wiem. Ten nadruk już widzieliśmy na tym ciele. Także to jest dość pospolita minifigurka. On ma też ale dwie twarze, ten nasz tata. Taką i... Troszkę taką, bym powiedział, zniesmaczoną i przerażoną. Ale zostawię mu tą uśmiechniętą na razie. I do tego nasza mamuśka. Ten na drugi już też chyba gdzieś widzieliśmy, ale nie jest on aż tak popularny jak ten u ojca. Do tego nasza mamuśka trzyma balonik w kształcie pieska chyba. I ona też ma dwie twarze. Jedną taką ja jej dałem, tą taką uśmiechniętą. Ta też jest uśmiechnięta, ale ta jest bardziej radosna. Taką zostawiłem. I to by było tyle z minifigurek. I do tego mamy jeszcze takiego psa. I szczerze powiedziawszy, to ja nie jestem z niego zadowolony. Mi się w ogóle nie podoba. Fajnie to może wygląda, fajnie to może ktoś wymyślił, ale sorry, no do tego zestawu można było dać normalnego psa. Jakiegoś owczarka czy coś i wyglądałoby to o wiele lepiej. Także no niestety to do mnie to nie przemawia. Tak samo jak ostatnio widzieliście w tym domku surferów. Tam też był taki delfin, takie żółwie. Mi się to nie podobało. No ale cóż. Do tych minifigurek jeszcze oprócz karuzeli mam oczywiście dodatki i jest to stoisko z balonami i to jest, muszę powiedzieć, bardzo fajny pomysł. Te właśnie baloniki w kształcie motyla, psa, taki wózek, chyba to jakaś pompka do tych baloników. Brakuje mi takiej butli tutaj z helem do napełniania tych balonów. To chyba jest tutaj gdzieś wybrakowane troszkę, ale poza tym konstrukcja jest fajna, koła się obracają, bo czasem te koła są po prostu nieobracalne, ale te się akurat obracają. Także całkiem. No i do tego nasza budka z biletami. Fajnie zrobiona, w kolorze błękitnym. Tutaj chyba właśnie, chyba to jest popcorn, podejrzewam, maszyna z popcornem. I taki daszek w kolorze tęczowym. Nieskomplikowana konstrukcja, ale swoje zadanie spełnia. No a teraz przejdźmy do rzeczy, która jest najważniejsza w tym zestawie, czyli sam diabelski młyn. Jest to taka wersja odnowiona starszego zestawu Creator 3 w 1, bodajże chyba 4957. Nie wiem, czy pamiętacie taki diabelski młyn, on był w zasadzie niebieski i tamte kolory mi się naprawdę nie podobały, tak szary, burę. Tutaj ten zestaw naprawdę kolorami zachwyca, muszę powiedzieć. A co się rzuca w oczy, to przede wszystkim ten design tutaj tego słońca, tej chmurki, tych promieni. Naprawdę ktoś, kto to wymyślił,
skupił się na tym bardzo fajnie i miał bardzo, bardzo fajny pomysł na to. Naprawdę prezentuje się to świetnie, napis fan. I jeśli obracamy ten diamelski młynek, te promienie też się obracają. Jest to naprawdę świetne, wygląda to świetnie. Do tego mamy 8 takich gondoli w 4 kolorach. Znaczy, nawet bym powiedział w 8 kolorach, bo one są wymieszane, ale 4 rodzaje, powiedzmy, takich umalowań. Czerwony z pomarańczowym, zielony z żółtym, taki ciemnozielony też z błękitnym i ciemnoniebieski z fioletowym. Całość jest tutaj oparta na takim prostym mechanizmie. Mamy koła zębate dwa i taką, nie wiem czy to widać, i mamy taką oponę, która właśnie, ta opona jeździ nam po tych tajlach tutaj i to wprawia całość w ruch. Do tego mamy tutaj taką gumkę. Jest to bardzo prosty mechanizm, muszę przyznać, no ale działa, nie zajmuje za dużo miejsca i przede wszystkim działa. Obok mamy podest, wejście do tych właśnie gondoli, do tych wagoników. Te mamy drzwiczki, które się otwierają i można tędy się dostać łatwo do tej gondoli. I całość jest naprawdę zbudowana tak, że to nie przeszkadza, nic nam tu nie obciera, chociaż ta gondola, ona się troszkę nam właśnie o tak wychyla, to ona wtedy nam tu haczy o tą barierkę, czyli jeśli byśmy zaczęli kręcić naprawdę szybko, to wtedy jest ryzyko, że te gondole będą nam uderzać tutaj tą barierkę, ale w normalnych warunkach nie powinno się to dziać, także jest ok. Super zostało wymyślone tutaj to całe koło, to obramowanie. To był świetny patent, mamy tutaj takie łączenia, nie wiem, takie zwykłe zawiasowe łączenia, ale to, że to nam się złożyło w takie całe koło i te elementy, te prętowe nam się złożyły w całość, naprawdę szapoba dla tego, kto to wymyślał, bo to naprawdę nie jest prosta, znaczy może jest prosta konstrukcja, ale nie aż tak prosta do wymyślenia. Zazwyczaj te najprostsze rzeczy są najcięższe do wymyślenia, ale w tym wypadku naprawdę ktoś się spisał, kto to wymyślił, bo mi się to bardzo podoba, jest to bardzo stabilne, a do tego całość mamy połączoną też niesamowity pomysł. To są takie zwykłe młotki, nie wiem czy kojarzycie, to jest do minifigurek dodawane są czasem takie młotki jako narzędzie i to są właśnie takie młotki, użyto ich tutaj właśnie, żeby takiego pina tutaj wsadzić, żeby po prostu to trochę usztywnić i zblokować. Naprawdę świetne, zamiast wykorzystać właśnie zwykły taki pręcik, wykorzystano właśnie takie młoteczki. To też dodaje troszkę nam smaczku tutaj w tej całej karuzeli, w tym całym diabelskim młynie. Z tyłu diabelski młyn wygląda tak, też się prezentuje całkiem dobrze, no niestety widzimy tutaj tą konstrukcję. Jest to konstrukcja złożona z tych zwykłych okien 4x3 i takie tutaj mamy wsporniki, też to jest fajnie złożone, nam się to spięło wszystko fajnie. I co jeszcze wam mogę powiedzieć o tym zestawie z suchych faktów, to tyle, że zestaw kosztuje tutaj w Wielkiej Brytanii 79,99 funtów, a w Polsce kosztuje 400 zł bez grosza. Czyli cena jest bardzo podobna, biorąc pod uwagę przelicznik i tak dalej. I za tą cenę dostajemy 1000 klocków, dosłownie chyba 1002. Nie jest to zła cena, powiem szczerze, ale za troszkę więcej już można kupić jakiegoś fajnego modulara. No ale coś za coś, albo chcemy mieć w naszym mieście wesołe miasteczko, albo modulary, tych modularów też nie ma za dużo, a wesołe miasteczko zawsze fajnie wygląda. I naprawdę ja się nie wahałem w ogóle, żeby kupić tą karuzelę, ten diabelski młyn i naprawdę nie żałuję, jest bardzo fajny. Myślałem, że może będzie troszkę to większy, bo on wygląda troszkę chyba w porównaniu z tym wielkim diabelskim młynem z Creator Expert. On naprawdę wygląda na dość mały, ale jest to wystarczające. Jest to naprawdę absolutnie wystarczające.
i wygląda naprawdę, naprawdę świetnie. Polecam Wam ten zestaw. I co, ja jeszcze czym się będę zajmował za niedługo, pewnie będę go motoryzował, ten zestaw, także już mam silniczek zakupiony i będę próbował jakoś go tutaj wcisnąć, jakoś ukryć, prawdopodobnie pod tymi schodami gdzieś będzie się znajdować pudełko z bateriami i gdzieś tutaj ten silniczek będę musiał jakoś zabunkrować, schować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, pewnie będzie jakieś małe wideo za niedługo na ten temat. No i tyle, ja Was żegnam. Proszę, subujcie, lajkujcie, komentujcie. I co, do zobaczenia już za niedługo. Cześć.